ja mam dwie osoby, wrzody żołądka i wątroba. Masz w ogóle od długich lat problem z wątrobą. Ona jest bardzo zniszczona i to w ogóle boli. Kto jest taki? Kto potrzebuje takiej modlitwy? Nawet tutaj nie stąd, nawet wy co słuchacie tutaj, tak? Ktoś, kto potrzebuje takiej modlitwy, chodź tutaj, wyjdź teraz. Chora wątroba i co tam było jeszcze? I wrzody żołądka. Wymiotujesz codziennie, dzień chodź tutaj, dzień, ona, ona położy na ciebie ręce, zostaniesz uzdrowiony natychmiast. Wy macie wrzody żołądka? A wy nie macie wrzodów żołądka. Nie. Tak, wy jesteście zaburzeni jeden i drugi bardzo silnie. Jesteście do uwolnienia od demonów. Chcecie was uwolnić? Bardzo dobrze. Idźcie tam, ten facet w białym, który stoi za kamerą, zaraz was uwolni. Idźcie tam do niego. Idźcie. A jak nie, to musicie uciekać. Tak jest właśnie z diabłem. Człowiek przyjmie wolność. Diabeł nawali w pory i się zerwie. Rozumiecie, o czym mówimy? To jest bardzo ważna sprawa. My tutaj sprawujemy władzę. W imieniu Jezusa Chrystusa. Albo przyjmuj wolność, rozumiesz? Albo się zrywaj. Tak jest, to przyjmuj wolność. Kto jest chory? Kto jest? Te choroby, o których mówiła Sandra przed chwilą. Na niej jest namaszczenie do uzdrowień. Wymiotujesz, codziennie jest ci niedobrze, wymiotujesz. Nawet jak jesz, to wymiotujesz. I wątroba, bardzo, bardzo zniszczona wątroba. Jeżeli ty się boisz kamery, to ty podejdź do niej potem poza kamerą, żeby cię nie sfilmowali, że ty się boisz, żeby być na wizji. Dobrze, przyjaciele, kto jeszcze ma słowo od Boga? Kto ma prorocze słowo? Kto ma wizję jakąś? Dobrze. Michał, poproszę ciebie.